Siema, siema. Witam wszystkich na moim kanale. Gramy w Puzzle Quest 2. Kolejny odcinek z tej gry. Witam wszystkich na YouTubie i witam wszystkich na Twitchu. Jest to zapis live'a z Twitcha. Taką formę zamierzam teraz przedstawiać wam, czyli będzie trochę takich normalnych odcinków, jak nie streamuję i zamierzam trochę postreamować i jednocześnie nagrywać i wrzucać to na YouTube'a. Jesteśmy w tym samym miejscu w grze, w której skończyliśmy, czyli zabiliśmy tu jakichś goblinów. Nie daliśmy rady Yeti i zamierzam w tym odcinku przejść może tutaj ten kawałek. Odcinki z live'a będą dłuższe niż takie normalne, czyli zamierzam tak mniej więcej godzinkę, nie, do godzinki je nagrywać. Normalne, jak wiecie, są półgodzinne. No, mam nadzieję, że będzie się podobało. Dobra, pierwsza walka z jakąś tutaj goblińską wiedźmą. Proste, łatwe. Żadna walka nie jest łatwa ani prosta, także żeby nie przecenić przeciwnika. O właśnie, widzicie co wyprawia. Ma skradanie, czyli ma dwa ruchy z rzędu. Usunięcie, czyli... oj, zniknęło. Zadaje przeciwnikowi 3 punkty obrażeń oraz 1 punkt obrażeń rzucającemu, czyli samej sobie. No i urok to usuwa czaszki i leczy się dzięki temu. No dobra, my tutaj łapki. Tak, tutaj nie ma w ręku nic, także to nie jest dla nas zagrożeniem. No i cóż, próbujmy to jakoś ogarnąć. Tutaj nam troszeczkę spadnie. Zobaczę, czy mi się to nagrywa, żebym nie popełnił znowu błędu jakiegoś. Bo że streamować czy streamuję, to widzę, ale że nagrywać nie widzę, ale teraz wiem, że się nagrywa. Dobra. No i cóż, no gramy. Gramy. Próbujemy jakoś ją tutaj pokonać i pójdziemy sobie dalej. Jeśli się udają pokonać. Oczywiście weźmiemy sobie fioletowych. To takie uderzenie, to takie powiem wam, że cieniutkie. No ale dobra. Lepiej niech nas tak kąsa, niż jakby miała nas tak jak Yeti. Jednym pociągnięciem załatwiać. To było niefajne. No i uzdrowiła się z czaszek. Taki, powiem wam, że średni moment na to, bo miała dosyć dużo życia. No i cóż, czas z nią walczyć, czas z nią w ogóle zacząć walczyć. Sporo many ma, długo będzie się uzdrawiać na pewno. Ale może damy jej radę. O kurde, ładna piątka. Ładna piątka, już się na nią tu szykowałem, a się okazało, że jednak... że jednak się nie da, bo była szybsza. No i co? Mogę w końcu zacząć grać? Mogę chyba w końcu zacząć grać. No i sytuacja jest jaka jest, czyli... nie za dużo mamy tutaj do powiedzenia. Żółte klejnoty zamienia w fioletowe. Czy nam to coś da? Niekoniecznie. Może jej zadać sporo ran przynajmniej, ale... no dobra. Niech będzie. 11. Słaby blok ma, ale za to może się leczyć właśnie. Także musimy coś wymyśleć, żeby na to jej leczenie. Tak. Patrzę cały czas na drugi monitor. Dalej jestem nieprzyzwyczajony do tego, że właśnie w tym momencie to streamuję na żywo i nie wiem, czy wszystko działa tak, jak powinno. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że się nagrywa też przede wszystkim. Co możemy zrobić? Przydałoby się pozbyć tych czaszek, ale to nie taka prosta sprawa, czyli po prostu ją uderzymy. Plus 7. O, plus 14 krytyk wszedł. Ładnie. Teraz no jedyne co pozostaje to zabrać ci czaszki. Pewnie się prędzej czy później wyleczy. Nie ma żółtych kamyków, a w ogóle nie ma żółtych na planszy, także nie wyleczy się aż tak szybko, jakby tego chciała. Mimo tego, że jest sporo czaszek już na naszej planszy. No dobra, co teraz? Jakaś koncepcja? Czy po prostu ją dalej bijemy? Kolejne uderzenie. No, na tam trójeczkę. Jeszcze raz możemy ją w ten sposób uderzyć. No dobra, zobaczymy co ona wykona w następnym ruchu.
Tak na przeczekanie ją tym mieczem. No właśnie, dziękujemy. I mamy dodatkowy ruch. Zostało jej 18 punktów. No to jeszcze raz. I teraz już jej zostało tylko 11. Nie ma żółtych, także nie może nic tu wykombinować z żółtymi. My mamy fioletowych full, także nie potrzebujemy też. Żółte by się przydały, bo wszystko jest nastawione na żółte tak naprawdę. No ale nie ma. Czerwonych? No, można by było wziąć czerwone w sumie. Trochę niefortunnie się to złożyło dla nas. No ale takich rzeczy się tu nie da przewidzieć. To jeszcze raz ją mieczykiem. I zostało jej 4 życia. 3, bo sama sobie zadała jedną ranę. Tyle tylko, że nie możemy jej nic zrobić na chwilę obecną. No to cóż, no to weźmy sobie zielone tutaj od góry. Tak w miarę bezpiecznie. Stryk to możemy zrobić. I to możemy zrobić. Ej. Niebezpiecznie się to ustawiło. Jakieś tam obrażenia nam zadaje cały czas. Te mniejsze, większe, ale są. Powiem wam tak, dobra. Aha, nie oddam ci żółtych. Nie tak łatwo. O, tak by było jeszcze łatwiej. Niepotrzebne mi te żółte, no ale... Zrobimy tak, że usuniemy w ogóle wszystkie z planszy. Jak nie masz bloku, to dziękujemy. Nie miała bloku. Okej, okay, idziemy dalej. Tworzymy sobie skrzyneczkę, splądrujemy. Stryk. Nagrywanie. I streamowanie od razu takich godzinnych odcinków ma ten plus, że więcej można pokazać w ciągu pół godziny niż. Logiczne, niż w ciągu pół godziny, jak nagrywam normalnie. No ale to też trzeba być odpowiednio nastawiony na to, że gadam przez godzinę. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na razie to jest taki patent początkowy. Zobaczę. Na razie dzięki temu, że ustawiłem sobie już mikrofon i wszystko inne w miarę tak, że da się to odbierać, to mogę się już tak bawić. Nic nie wylatuje nam ciekawego? Mogę się tak bawić, zobaczymy, co z tego wyjdzie ogólnie rzecz biorąc. Heroiczny wyczyn. Co nam z heroicznego wyczynu, jak nie dostajemy żadnych skrzynek? Jakiś kawałek deski dostaliśmy. I wszystkie ciekawe skrzynki zniknęły. Już koniec? 2 rzędy zostały. Jest koniec. Dobra, weźmiemy wszystko i idziemy dalej. Śmigamy tędy. No, fajnie. Jakiś niedźwiedź tutaj na rogu stoi. Niczego się nie boi. Dobra. Nie ma na co czekać, nie ma co zwlekać, trzeba go atakować. Agresywny i mający 6 stóp wzrostu niedźwiedź polarny ma pazury ostre jak brzytwa, które mogą przykuwać i zniszczyć pancerz przeciwnika. No to idziemy walczyć. Ja zaczynam. No dobra. Ciekawe układy. Tutaj jest na pewno 5 czaszek. Ale tutaj jest jeszcze ciekawiej. Niedźwiedź sam sobie ma jakieś oszołomienie. Rzucający i przeciwnik nie mogą używać przedmiotów i czarów przez 2 tury. Atak bronią. Wykonuje 2 ataki bronią główną. A broń główna to jest... O, 8 i 8. No dobra. No dobra. Zabierzmy mu najpierw te czaszki. O, skubaniec. No, powiem wam, że niezły wyczyn. No, ale my też tutaj nie będziemy gorsi. Staramy się jakoś tutaj zapobiec eskalacji przemocy w jego wykonaniu w stosunku do naszej postaci, może tak. Co jeszcze można zrobić? Może idzie 4 jest i przegapiam. Ostatni odcinek jak składałem, to zauważyłem też, że przegapiłem parę rzeczy.
takich dosyć oczywistych, ale to było dopiero widać po tym, w momencie, w którym składałem odcinek. Weźmy te fioletowe. Plus 16 krytyk wszedł. No fajnie, to chyba trzeba się liczyć tutaj z porażką. Potrzebujemy trochę więcej tych many przeróżnej. Skubany 12. No dobra. Skoro tak, to pozbądźmy się wszystkich żółtych. To jest dyszka. Ładnie nas tłucze. Chyba będzie trzeba podejść do niego jeszcze raz. Jakby nie było. Bo coś wątpię, żeby to się udało. Możemy się ukryć. Atak zaskoczenia na początek. Ukryjemy się. No i 8. I 16. Czyli całą manę nam zjadł. Przynajmniej połowę. No ale nie weszło to w nas, także to też nie jest takie najgorsze. Możemy szukać cienia, czyli doda 5 many. I nie kończy tury, tak? To poprosimy. Jednocześnie weźmiemy tak. Też 8. No wiem, że pochłonięte tyle, tylko że... Trzeba się wziąć w garść i go tutaj jakoś zniszczyć w jakiś sposób. Dobra, możemy się podleczyć troszeczkę i chyba tak zrobimy. Zaczniemy się leczyć, żeby nie było, że zostaniemy bez życia. Czerwone zbiera, żeby ten atak pazura wykonać. A my mu te czerwone będziemy zabierać, jak się będzie dało. A właśnie, nie zawsze się będzie dało. Tym razem się już nie da. Czyli wyleczymy się jeszcze troszkę. Na razie będziemy szli w tą stronę. Na przetrzymanie go, o ile to w ogóle ma sens. Co potrzebujemy? Jeszcze jedno. Nie możemy go już uderzyć, bo mamy tylko 2 punkty, także za mało, bo miecz potrzebuje chyba 4, no właśnie. No i teraz tak. Pięści nie ma w ogóle. Czaszek nie możemy żadnych złożyć do kupy, czyli przydałoby się czerwone, a czerwone mamy tu. Proszę bardzo. On te czerwone też będzie zbierał. I my teraz mu wszystkie czerwone zabierzemy i uderzymy go po prostu. No ale miał blok. Na szczęście mogę jeszcze raz się ruszyć. Czyli go po prostu tak, na spokojnie, plus 4. Zostało 2. Nabrał zielonej, ale jemu czerwona tak ogólnie jest potrzebna, żeby cokolwiek mógł robić. Uścisk niedźwiedzia. Co to była ten uścisk niedźwiedzia? Nie możemy używać przedmiotów i zaklęć. No to okej, okay. No nie możemy, to nie możemy, no ani ja, ani on to. Nie jest tak najgorzej, czyli trzeba zbierać many po prostu dużo. Weźmy żółtej. Nie, te kurde tutaj piąstki zebrał. Nieźle mu idzie. Panie kolego, może byś tak już skończył. Czerwone mu zabierzemy. Cztery. Możemy się ukryć. Tak też zrobimy. Czy to kończy turę? Tak, skończyło turę. Nie za dużo nam to dało. Na razie jesteśmy poblokowani ze wszystkim i w tej kolejce nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Co robimy? Fioletowe? Fioletowe. Już? Wyszalałeś się, to teraz daj mi się trochę pobawić. Skubaniec, no. Kurde, rzuca te blokady na te czary.
Rzuca blokady na czary i nic nie możemy zrobić. Czerwony zabierzemy mu oczywiście. No, o, to było nawet niezłe. Czy jeszcze możesz jakieś czerwone wziąć? Nie możesz. Mogę mu atak zaskoczenia, mogę mu szybki atak zamienić wszystkie te żółte w czerwone, fioletowe. Czy to coś da? Nie, zamieni żółte w fioletowe, tak, dobrze powiedziałem. Nie czerwone, czyli atak średnio nam to da cokolwiek. Wyleczymy się. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale zobaczymy. Chyba był dobry pomysł, bo wyleczyliśmy się i od razu nam strzała tutaj sprzedał. No dobra, to wyleczmy się jeszcze raz w takim wypadku. Teraz ja tak, to poprosimy taki. Ruch, on też nas tutaj, zaskoczenia. To my tak. Zgarną czerwone, czyli ten atak pazura w końcu zastosuje. Co by tu zrobić, żeby się od tego wymigać? Żółte klejnoty zamienia w fioletowe. To też nam nic nie da na chwilę obecną. Jedyne co pozostaje to właśnie w ten sposób. 16, ale trochę się wyleczyliśmy, także nie jest źle. Znowu będzie zbierał czerwone, także znowu nie możemy dać zebrać czerwonych, ale w międzyczasie powinniśmy tutaj jakoś... No tak, atak zaskoczenia, to takie lightowe. No i szybkie uderzenie, dobra. To licho. Nie będziemy go bić, to nie wygramy. ...57-45, tak na styk na razie jeszcze wygrywamy. Patrzę, co możemy zrobić. Zabrać możemy czerwone jedne. On sobie podstawi drugie. Nie, nie zrobił tego. To zabierzemy mu drugie czerwone. No teraz na czaszkami. To my tutaj mamy. Ok. I teraz tak. Jest jakaś czwórka, którą moglibyśmy zgarnąć? Nie. Moglibyśmy wymienić czerwone na fioletowe, to tutaj znikną. O tak, zrobimy tak, palące uderzenie. Tam będzie piątka, także mamy dodatkowy ruch. Jest ok. Oho. Niestety zablokował nam cały ten fajny proces próby zabicia go. Tu mieliśmy czwórkę, także jeszcze mamy dodatkowy ruch. Tu mamy kolejną czwórkę, będziemy mieć kolejny dodatkowy ruch. Nic nie chce się tak jakoś ułożyć. O właśnie, tak chciałem, żeby się ułożyło. Stryk. Dziękuję. O to właśnie chodziło. Żeby w taki sensowny sposób nam się to poskładało do kupy. On nas tutaj przyłoży. A nie, rzucił po prostu oszołomienie. No to dobra, no nie możemy nic wykonywać, to będziemy go bić w taki sposób. Wszystko jest poblokowane. To jedyne, co możemy robić, to walczyć w normalny, zwykły sposób. Próbujemy. Tutaj. Jeszcze raz to samo rzucił. To powiem wam, że many mi się nazbierało. Mogę już wszystko w sumie chyba odblokować. Znaczy każdy czar mogę rzucić. Ale on nas blokuje cały czas. Weźmiemy czerwone. No w końcu nas też uderzył. A ja tak nie patrzę i nie mam życia i powiem wam, że mamy coraz mniej. No, trzeba się podleczyć trochę. No, zagapiłem się w ogóle. Myślałem, że taki twardziel tutaj jestem, a to wcale nieprawda. Weźmiemy ukrycie. To na pewno. I teraz tak, możemy go za... Aha, bo to jego ruch był. No nie, to teraz musimy się wyleczyć. O kurde. Dobrze pochłonięte. ...24 dostał. No to jak nie zablokował? Zablokował. Ale kurde, i tak nie złyszał. Atak zaskoczenia. Jeszcze jesteśmy go w stanie zabić w tej kolejce. Jak się skubaniec nie zablokuje... Jednak. Dostałem mu dwa życia, ale jednak się zablokował. No dobra. Skoro tak.
To teraz nawet jakbyś się zablokował, to i tak zginąłeś. No, powiem wam, że nie było tak jakoś super łatwo. Poszukaj minigry. A gdzie mam tą minigrę poszukać? Czy idziemy dalej? No i tutaj mamy kolejnych trzech przeciwników. Mamy ukryty skarb. Jeszcze wrócę tam, gdzie byliśmy. Ale jak ja tu mam poszukać minigry? Czy już nie ma? Czy tu się nie da w ogóle? Nie, tu chyba nie da się jakoś wykryć. On idzie po prostu całą drogę, a nic tu nie robi. A nie da się go inaczej prowadzić. Dobra. Nie ma to nie ma. To są obiekty. Szukaj sekretów. 32 tury. Jakie kwadraty mam zebrać? Co tu jest? W tej minigrze próbujesz odszukać ukryte przedmioty. Dopasuj kamienie, aby odkryć kwadraty na planszy, zanim zabraknie tur. No dobra. To spróbujmy dopasować i odkryć te kwadraty, które oni tam chcą. Tu mamy czwórkę. A to co, wszystkie muszę odkryć? No to powiem wam, że tak. No nie, 40. Spoko. 40, czyli może nie będzie aż tak strasznie. 30 płytek do odnalezienia jeszcze. Tak, teraz tutaj. Teraz weźmiemy jeszcze tu. Teraz tu. 21 jeszcze zostało. Tutaj. Tu na pewno. Tu na pewno. 29, czyli tak tu. Co by nam było na rękę? Tu jest jeden. Zostało. Jeszcze parę tur zostało. Tu. To jak przestawię, to mi tylko jedna się odblokuje. To wolę zrobić w ten sposób. Jest. Udało się. Czyli znajdziemy jakiś ukryty skarb, czyli 50 i tutaj sobie skarb. Możemy splądrować. Oczywiście też musimy minigierkę, żeby go zdobyć w ogóle w jakikolwiek sposób. No kurde, i ta skrzynka mi tu zniknęła. Tak sobie fajnie ułożyłem. I znowu zniknęła. To nie jest taka prosta sprawa tutaj to ułożyć tak, żeby później móc jeszcze te skrzynki zebrać. No i miałem już wszędzie, to zniknęło wszystko. Szlak by trafił ogólnie rzecz biorąc. Chyba nie udało się w ogóle nic zdobyć. No dobra, jedna się. Jakieś skóry, które nie są mi jakieś za bardzo pewnie potrzebne do szczęścia. Jedyne co jest fajnego to złoto. Które też nie używam jakieś za bardzo. A może warto było zacząć? Może wtedy bym pokonał Yeti. A jak na razie to nie jestem w stanie do niego podejść w żaden sposób. No dobra, weźmiemy wszystko. Dużo nie dostaliśmy. Idziemy dalej. Wiemy, co jest tutaj. Wiemy, że jest 3 wrogów. Skrzynka. No i przejście. Ci są opcjonalni. Ta skrzynka jest opcjonalna. Przejście jest tutaj. Możemy iść dalej. No już teraz wiem, że na pewno nie przejdziemy całego w ciągu godziny tego korytarza. Jeszcze może z dwie, trzy walki, jak dobrze pójdzie i będzie koniec. Na dzisiaj oczywiście. Tutaj mu przyłożymy tymi czaszkami. Co ten szczur potrafi tak w ogóle? Rój szczurów. Niszczy wszystkie czerwone klejnoty z planszy, zadając jeden punkt dobrze za każde 2 zniszczone klejnoty. No, przeżyjemy. Zwiększa obronę o 50. I rzucający kradniesz 6 losowych klejnotów z planszy.
6 losowych przedmiotów z planszy kradnie. Łapki zabrał, no ale ja mu tutaj akurat tylko, że zablokował. Ukradł 6 losowych w tym momencie, tak? No dobra. Skoro tak sobie zażyczył, to proszę bardzo. My tu możemy tak, ukryć się, żeby go zaatakować. Może tak, najpierw zwiększymy, później się ukryjemy. Tura się skończy, bo chyba się kończy. Aha. Teraz będziemy kombinować dalej. Teraz możemy go zaatakować, albo się wyleczyć. Na razie go zaatakujmy. Zobaczymy, jak tam jego blok, 45%. Czy tam punktów, to raczej nie mało. Też nas ugryzł. Wtedy mamy 0, czyli zeszło nam całkowicie nasze ukrycie. Znowu ukradł parę klejnotów. No to go tak. Robi zamieszania ogólnie dużo. Przydałoby się go jakoś tutaj ugryźć trochę. Czerwonych mało. Wyleczmy się, przeczekajmy turę, zobaczymy, co się wydarzy. Fioletowe się pojawiły. Tutaj nie, tutaj nie, tutaj nie, tutaj nie. No to delikatnie go mieczykiem. Teraz tak, tu. Zwiększył blok, także raczej chyba nie jesteśmy w stanie go w ogóle w tym momencie atakować. Znaczy nie ma, nie byłoby to większym sensem. Albo i by było, nie wiadomo. Dobra, to w takim wypadku uzbrójmy się. Skoro on... Ile to trwa? 2 tury? 3 tury. Skoro on się tak ustawił, no to nie będziemy mu tym przeszkadzać na razie. Co by tu zrobić? Jak ma blok 95, no to szybkie uderzenie jest bezsensowne. Zwiększenie many też jest bez sensu. Można się by było podleczyć. Albo zbierać dalej. Tak się właśnie niefortunnie złożyło. On dalej ma ten blok 95, czyli ostatniego tura, no to ale teraz to już muszę to zrobić. To i tak mu zabrało coś tam życia, no nie, także nic. No dobra, nazbieraliśmy w międzyczasie sporo punktów. Zielonych potrzebuje do szczęścia dużo, nie, zielonych nie potrzebujemy, także najpierw atak zaskoczenia. Teraz mu zrobimy tak. Tak ma ten blok wysoki. Nic tu nie jesteśmy w stanie zadziałać. No to jeszcze raz atak. Uderzenie mieczem. On nas ugryzie. No to my go tak. No nie zablokował tych 9. A 13 zablokował. No dobra. Nie zablokował tamtego, zablokował co innego. Nie ma żadnej czwórki. Niestety nic takiego nie widzę, także... My w tej kolejce po prostu go też uderzymy mieczem. Też podkradł trochę. Zabierzemy. Znowu wzrósł mu ten blok cały jego. Czyli co? My w międzyczasie tak, podleczymy się. Skoro nie możemy go za bardzo atakować, bo nie ma sensu. To się leczmy, zbierajmy.
punkty na to, żeby walczyć za chwilę. Szczerze, jak widzicie, on nas atakuje cały czas. Cztery, dobra, to możemy się podleczyć jeszcze raz, nawet dwa razy. Trochę podkradł, ale też mu to nic nie dało. O, tu mamy piątkę za to. Dobre combo. Bardzo dobre combo. Się ułożyło nam. Blok mu już zszedł. Zszedł mu już blok. Także my tak weźmiemy. Najpierw się ukryjemy po prostu, tak na spokojnie. Teraz co możemy zrobić? Nie będziemy go bić. Poszukamy sobie cienia. Czyli zwiększymy sobie manę i zwiększymy sobie manę tak normalnie. O, teraz jesteśmy na full. On teraz nas może atakować przez chwilę, nie zadając większych obrażeń osobiście. A my w międzyczasie spróbujemy nazbierać czerwonych. No właśnie, chyba wszystkie zabrał. No dobra, ale nie zadał nam tym jakoś wielkiej szkody. Także nie jest źle. Co możemy zrobić? Na razie go jeszcze nie będziemy bić, czyli się leczymy. Dobra, zszedł mu blok. Możemy w końcu jakoś tutaj coś powalczyć z nim. To chyba nie był dobry pomysł. No nie, ułożyło się i tak w miarę. No ryzyko z tym zabieraniem klejnotu, bo mogą się czaszki ułożyć, na przykład tak jak teraz. Znowu zwiększył sobie obronę. Strasznie upierdliwy jest, tak to określę. Aha, to nie kończyło tury naszej, czyli mamy dalej ruch. Co by tu zrobić? Zielonych mamy dużo, niebieskie sobie weźmy. O, ustawiłem bardzo ładnie. Szczęście zablokowane i pochłonięte. Ciągle ma blok, ciągle mu nic nie możemy zrobić. Nie wiem, powiem wam, że nie bardzo wiem, co zrobić. Tutaj żółte weźmiemy. On zabrał czerwone. O, też mu się nieźle ułożyło. My go uderzyliśmy delikatnie. Kurde. Nie ma bloku, czyli dobra, mieczem go. Dopóki się nie ustawiam jakoś fajnie, czaszki albo te pięści, to będziemy go mieczem. Mam, że już jestem delikatnie zmęczony nagrywaniem dzisiaj. To już ogólnie chyba z czwarty taki odcinek. Ogólnie streamuję już prawie 4 godziny. I tak mnie trochę muli. Mam nadzieję, że będzie to niezauważalne, poza tym, że wspomniałem o tym. Ale w jakości filmu nie będzie zauważalne za bardzo. No dobra. Zostało mu 17 życia. Niby tak niewiele, no a jednak jeszcze na tyle dużo, że nie możemy go zabić tak hop-siup. Co potrzebujemy? Potrzebujemy żółtych. Dobra, teraz mamy już żółtych tyle, ile chcieliśmy. On tu robi zamieszanie. Zobaczymy, co się wydarzy po tym jego zamieszaniu. Zabierzemy to. 7 obrażeń. No i dobra, możemy go uderzyć teraz. Tylko czy to jest sens? Czy nam tu się krzywda nie stanie przez przypadek? No dobra, zaryzykujmy. Nie zablokował tego. Zostało mu 8 życia. Jeszcze na spokojnie go tu spróbujemy podejść. Dobra, mieczem na początek. Nawet jak zablokuje, to drugie może wejdzie i powinien zginąć. No kurde, ale sobie blok ulepszył. Możemy zaryzykować, możemy go uderzyć tym. Wejdzie 3. No, wejdzie 3 i drugi raz powinien go zabić.
Tylko, że już nawet chyba nie będziemy musieli używać miecza, bo tutaj będzie więcej punktów po prostu nawet przy bloku. Rój szczurów został ogarnięty. Okej, okay, nie było źle, nie było źle. Poszło całkiem okej. Okay. Jedziemy dalej. Odsunę się troszeczkę. Teraz tak, spróbujemy jeszcze tego goblina tutaj ogarnąć. Nie wiem jak z tym, może damy mu radę jeszcze w tym odcinku. Fezin jest znany wśród goblinów jako osobnik nadpobudliwy, co jest dość niepokojące, biorąc pod uwagę jego nadpobudliwy może być przeciętny. Jak nadpobudliwy może być przeciętny goblin? Coś w tym stylu. Sobie troszeczkę mikrofon przesunę. Mam nadzieję, że tego nie będzie słychać za bardzo. Okej. Okay. Bo odsunąłem się z krzesłem. Co on tu takiego ma? Dwie tury z rzędu. Niszczy wszystkie klejnoty akcji na planszy i przekazuje rzucającemu jeden punkt akcji za każdy zniszczony klejnot. Tu ma... O, 23 do 28, także będzie zbierał łapki. I tu tarcza. Dobra, to czyli mu trzeba zabierać wszystkie łapki, ale to robimy już tak automatycznie w sumie. Życia ma trochę mniej od nas. Dobra. Zacznijmy może od zielonych. Weźmiemy fioletowe. Oczywiście tego mu nie damy zabrać. Co teraz? Tą przesuniemy troszeczkę. Już mamy ukrycie, już mamy miecz, także pociągnij go mieczem. Zobaczymy, ma 49 tarczy, także na pewno będą bloki wchodziły bardzo często właśnie z jego strony. O, nie ma dostępnych posunięć, nieładnie. I co, nasza kolej, tak? Jedyne, co możemy zrobić, to w ten sposób. Nieładnie tak nas załatwiasz tutaj. A to czwórka jest. Okej, okay, co teraz? Jakaś koncepcja sensowna. Nie ma czwórek, nie ma trójek, nie ma nic. No to miecz. Też nie jest najlepszy pomysł przy jego bloku. No ale cóż, można poradzić. Damy mu to, a on nam tak. Przynajmniej będziemy mogli się leczyć, jak mu pozabieram trochę tych łapek. O, teraz tu są. Teraz się ustawiły tu. Teraz się ustawiły tu. Dwie tury z rzędu. A to co, wykorzystał drugą? Co ja mogę tu zrobić? Nic chyba za bardzo. No, możemy łapki mu zabrać, to na pewno. Na razie jeszcze nie dostał żadnych jakoś za bardzo. Trzymam się planu. Nie wiem jak długo. Tego mu tu nie zostawimy, bo sobie zabierze. To jak przesuniemy, to też sobie zabierze, dobra. No to mieczykiem. No, przynajmniej jeden nie wszedł. Taki sposób sobie narobił łapek. O kurde. Ładna piątka. Ładna piątka, chociaż nie dostał jakoś strasznie dużo obrażeń. Ale ładnie się to ułożyło. Czy tu jest jeszcze coś takiego, co można by było zgarnąć? Nie za bardzo, nie za bardzo. Czyli tak. O, mogłem jeszcze atak zaskoczenia wziąć. O, krytyk wszedł. Szkoda tylko, że zablokowany. Dobrze. Tak źle, tak niedobrze. Coś się zmieniło? Nie za bardzo. Możemy zaskoczenie. Możemy ukrycie. No i teraz on. Jest czwórka, to na pewno wykorzystamy. Już nic więcej za bardzo nie możemy zrobić, czyli mieczem.
Kolejny ruch, kolejny nasz ruch, czyli znowu możemy mu tutaj trójeczkę, tak, delikatnie go będziemy podgryzać. I szybkie uderzenie, czyli żółte. Tak, tu są dwa, to się zrobi cztery, będziemy mieć dodatkowy ruch, okej. Okay. Nasz 20 i niezablokowane, bardzo ładnie. Narobiło się fioletowych, aż mi się w oczach mieni. Ale fioletowe nas tu nie interesują w tym momencie, bo tu mamy, o, piękny strzał, chociaż za dużo mu to nie... Za dużo go to nie uszkodziło tak naprawdę. Dobra, łapki mu zabierzemy konsekwentnie, o, chociaż sobie zrobił, zabrał nowe. Dobra. Trzeba się przygotować do tego jego uderzenia dziwnego. On prędzej czy później nas uderzy. 28, to i tak nie jest jakoś tam strasznie dużo. Czyli nic nie możemy zrobić takiego, żeby tutaj sobie zabrać to, co chcemy. No to weźmiemy fioletowe. Weźmiemy fioletowe. To nam dało już tutaj 24 many. Weźmiemy atak zaskoczenia i mieczyk. Jak wejdą oba, to 10 do tyłu. Weszły oba, zostało mu 14 życia. Trochę życia pochłonięte. Ma zdecydowanie za dużo tur. Proszę bardzo. No i ma 23 punkty, czyli może mnie uderzyć na 28. Dobra. Skoro może, bo to pewnie to zrobi, znając życie. To my zrobimy tak. No ładnie mu się to ułożyło, pomimo tego, że... Musiałby krytyk wejść. Co się prawie nie zdarza nam tutaj, albo bardzo rzadko. Ale nie zablokował. To ja go spróbuję jeszcze raz. Nie było bloku. Tak się bałem, a nie było bloku i zginął. No dobra, spoko. Okej. Mamy kolejną skrzynkę ze skarbami. To już chyba będzie ostatnia skrzyneczka, którą otworzymy w tym odcinku. Powolutku zacznę kończyć, bo już jestem zmęczony. Przypomnę, że to są testowe streamy, testowe nagrywanie odcinków na YouTube od razu z live'a, bezpośrednio. Mam nadzieję, że to wszystko się uda i tak to będzie prezentowane teraz, w najbliższej przyszłości. No zobaczymy, zobaczymy. Tutaj są. Tu są skrzynki, ale to nam nic nie daje, bo nie ma złotej. Nie ma nigdzie nic po 4. Nic tu się nie da ogarnąć. No widzicie, to takie ustawienie jest bardzo średnie. Nic poza kasą tu nie zdobędziemy. Nawet kasy mało. Dobra. Skrzynka tworzona. No nic, patrzę na czas, to jeszcze może spróbujemy tego kolesia tutaj ogarnąć. Jak się uda za pierwszym razem, to dobrze, jak nie, to zostawimy go do następnego odcinka. Opiekun szczurów. Ten już będzie mocniejszy na pewno. Połączenie szczurów z kolesiem, czyli tak, tutaj specjalna zdolność. Daje użytkownikowi 6 do żółtej many. Tu jest jakaś trucizna. Skradanie, czyli wytury z rzędu. Wysysa żółtą manę przeciwnika do zera. I zostaje zabrany losowy kolor many. Wszystkie klejnoty many tego samego koloru zostały zniszczone. Takie sobie. Ale ma dużo życia. To na pewno, czyli mu trzeba to troszeczkę zmniejszyć. Ma słaby, znaczy słaby blok, no i tak ma lepszy niż my. Ale ma słabszy niż ten poprzedni koleś. Niż ten rój szczurów chyba. Także może jesteśmy w stanie go tu jakoś pokonać sensownie. Co zbieramy? Zbieramy, może czerwone zbieramy. Trucizna plus 3. Będzie nam zadawał obrażenia przez 3 tury. Dobra, on nam zadaje obrażenia i my mu zadajemy obrażenia. A przy okazji zbieramy jakieś tam
Swoje klejnoty. Możemy się ukryć. A, ale no, działałem z tym ukryciem. Jeden many miałem. To było jedno z głupszych zagrań, jakie można było zrobić. To widać, że jestem zmęczony. Dobra, uderzmy go. Hmm, 97 życia mamy, on ma 108, także jeszcze jesteśmy spoko do przodu. Co możemy zrobić? Możemy go znowu uderzyć. Nie zablokował. Czy jest tutaj coś, co możemy zebrać? Czerwone możemy zebrać. No dobra, weźmiemy te czerwone. 108, dalej mamy mało, jeszcze potrzebujemy... Jeszcze, właśnie, w taki sposób. Wyssanie żółtej. To by się przydało teraz. No ale to dostaniemy właśnie, o, w taki sposób. Nie wiem, czy nie pospieszyłem, bo nie popatrzyłem na mapę. Chociaż nie, no i tak miałem 4, czyli moja kolejna kolejka jest teraz. To w takim wypadku możemy zrobić tak. On zrobił tak, tak jak się spodziewałem. I my w tym momencie wszystkie czerwone zamienimy w fioletowe. A przy okazji zadamy mu 12 punktów obrażeń. Mamy dodatkową kolejkę. I popatrzmy, czy nie ma gdzieś jakiejś czwórki. Pewnie i tak przegapię. Nie, nie przegapię, jest tutaj. Czy jeszcze jakąś możemy sobie zebrać? Tak, jest jeszcze jedna tutaj. Zawsze to... Pstryk. Zawsze to coś. Ten też miał... O kurde. O, ja się rozpędził. Mieliście go? No to powiem wam, że nas tutaj się trochę chciał pozamiatać. Coś w końcu zablokował. Dwie tury chyba sobie wziął. No i dobra, teraz w planszy już nic nie możemy zrobić, czyli możemy mu tak, szybkie uderzenie. Możemy się ukryć. Możemy szukać cienia. Atak zaskoczenia na pewno. No i ukrycie. On ma kolejkę teraz. Coś tam podkradł. Możemy mu kolejny atak zaskoczenia. To nie kończy tury, także możemy mu... W sumie to jeszcze dwa możemy mu. To jest niebieska mana, która do niczego innego nam nie potrzebna za bardzo. Tu nic nie możemy zebrać, czyli przyłożymy mu mieczykiem. No i miecz akurat zablokował. Możemy szybkie uderzenie, czyli te fioletowe. No dobra. Żółtych też jest trochę. Jak on ma zabrać w końcu, to lepiej, żebyśmy my to zrobili. No i okej. Czy jest jakaś czwórka? Tak, jest jedna czwórka tutaj. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. No i tutaj jest bardzo fajny układ tych czaszek. A tu jest jeszcze jedna czwórka. No, weźmiemy czaszki. Chociaż to chyba nie był dobry pomysł. Teraz my znowu, tak? Zabierzemy łapki. Ma tu 4, no. Szybko się ustawiło. Znowu nam te obrażenia będzie zadawał co turę. Ale to nie jest jakieś jeszcze strasznie groźne, także damy radę. Jeszcze jedno. To może tak stakować? No dobra, to może trzeba się bać. Atak zaskoczenia, proszę bardzo. Co 9 obrażeń będzie nam zadawał? To nieładnie. Z jego niecnej strony. A my jesteśmy ukryci, tak? Tak, czyli możemy fioletowe zgarnąć, będzie więcej. Przez dwie kolejki przynajmniej będziemy żyć. Albo przez 9 kolejek, przez 3-6-9 kolejek będzie nam zabierał. Nie wiem, jak to działa do końca. Jakby nie było. Tak, tak ciekawie, ciekawie.
Tutaj też nas zablokował. On też nie bardzo chce grać, tak? Już tych obrażeń będziemy dostawać do końca gry. Jeśli to tak działa, bo możliwe, że to tak nie działa. No i teraz by się przydało to, byśmy te żółte sobie pozamieniali, ale niestety nie jest tak łatwo. Nie jest tak fajnie. Możemy mu zabrać to, ale i tak jest dalej za mało. Co on to z tym robi? Czy on takie chyba normalne obrażenia nam zadaje? Przecież tutaj tej many nam zjadł trochę. Może trzeba się skoncentrować na tym bardziej. No tutaj przegapiłem czaszki. Mhm, 60 życia mamy już, tak? Nie, trzeba go tu jakoś jeszcze pognębić. Jeszcze ze 3 kolejki wytrzymać. Żółtą manę możesz mi wyjadać, kolega, to nie grozi. Niegroźne dla mnie ogólnie rzecz biorąc. Czy jest jeszcze fioletowy? Nie, tu, a tu są za to żółte, o, i tak odzyskałem. Teraz co zrobić? Czy uderzyć mieczem? Nie, nie będę mi mieczem, to zrobimy. No właśnie, na to liczyłem, tylko że... też nas tutaj ładnie załatwił. Skubany się rozpędził znowu. Mam many, normalnie wszystkie te map pełne tutaj. No, panie kolego, tak to nie będzie, żebyśmy tutaj tak... No to z zaskoczenia go raz. Z zaskoczenia go dwa. Zostanie mu trochę tego życia. Ukryjemy się chwilowo. Nic się na planszy nie zmieniło, czyli... zablokował. No i mam nadzieję, że to wystarczy. Tak, nie wszedł blok, czyli wygraliśmy. Dziękujemy. Dziękujemy, panie kolego. Wyczyściliśmy całą planszę. Zobaczymy, co jest w następnej. Podróż na północ. Zobaczymy, co tam jest, ale już nie będziemy rozgrywać walki. No, tutaj jest pułapka prawdopodobnie, którą będzie trzeba rozwiązać. Dobra, ale tą pułapkę sobie zostawimy na następny odcinek. Dziękuję wszystkim widzom Twitcha za to, że mnie oglądali. Dzięki wszystkim na YouTubie. Dzięki za lajki, za komentarze i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.